Przed nami nowy rok, nowe wydarzenia, nowe dni, które Pan Bóg nam przygotował i właśnie w tym świątecznym słowie skróconym chciałbym nie tylko złożyć życzenie, ale przede wszystkim jak zwykle w środę rozważyć z Wami Słowo Boże. Zapraszam zatem po krótkiej czołówce do rozważania Słowa Bożego. Psalmu 67. Oby Bóg zlitował się nad nami i nam pobłogosławił. Oby ukazał nam swoje oblicze, abyśmy poznali na ziemi Twoją drogę, Twoje wybawienie wśród wszystkich narodów. Niech się cieszą i radują narody, bo Ty sprawiedliwie sądzisz ludy. Ty prowadzisz narody na ziemi po ich drogach. Oby Bóg nam pobłogosławił. Niech bojaźń przed Nim czują wszystkie najdalsze krainy ziemi. Nowy rok, nowe dni, nowe sytuacje, nowe wydarzenia, nowe spotkania, nowe sprawy do pozałatwiania, a może jest coś do zrobienia jeszcze z przeszłości, z starego roku. Te wszystkie sprawy powodują w nas różne emocje. Niektórzy mają w sobie radość i także te dni po nowym roku będą takimi dniami radości. Dlatego, że w tym roku na przykład czeka Ciebie coś szczególnego, wyjątkowego, jakaś rodzinna uroczystość, ślub, pierwsza komunia czy cokolwiek innego. Może towarzyszy Tobie smutek, dlatego że w zeszłym roku pożegnałeś się z jakąś osobą i ta osoba odeszła do Pana. A może kieruje Tobą jakiś lęk, dlatego że przed Tobą trudny egzamin, ciężka operacja, czy jakaś osoba w rodzinie choruje i to poważnie. Nad każdym z nas dzisiaj Kościół ogłasza ten psalm, dlatego że wybrałem ten psalm z liturgii tego pierwszego dnia roku. I nad każdym z nas, bo czytamy, że wszystkie narody, niech wszystkie ludy Ciebie wysławiają. Nad każdym z nas, nad każdym narodem i nad każdym człowiekiem jest wypowiadany dzisiaj ten psalm, to błogosławieństwo i to życzenie, dlatego że ten psalm stanowi życzenie dobra. Ja dołączam się do tych słów, podpisuję się pod tymi słowami i życzę wszystkim tym, którzy przeżywają dzisiaj ten nowy rok, radość, aby Bóg doskonalił waszą radość. Życzę tym wszystkim, którzy są smutni, aby Bóg, parafrazując słowa psalmu, zamienił wasz pokutny wór w taniec. Życzę wszystkim, którzy mają w sobie lęk, aby miłosierdzie pańskie stanowiło dla was nadzieję na lepsze jutro. I życzę, aby ten rok był błogi, błogosławiony. Aby rzeczywiście Bóg okazywał nam swoje oblicze. Ukazywał nam swoje oblicze. Jeżeli patrzysz w oczy Jezusa, patrzysz w oblicze Jezusa, to jesteś bezpieczny. I tego błogosławieństwa wami sobie życzę. Także do siego roku, błogosławionego roku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach i pamiętajcie, trzymajcie się Słowa Bożego.